Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem wam zaprezentować mojego kolegę, Antoniego. I Antoni powie wam kilka słów. To jest Antoni. Buenos días. Dzień dobry. Me llamo Antonio. Jestem Antoni. I quisiera... Chciałbym... dar buenos consejos para aquella gente que se siente... estresada. Chciałbym dać dobre rady dla ludzi, którzy mają stres, którzy mają problemy z nerwami. I incluso si tiene problemas, jeżeli ma problemy ekonomiczne, lo mejor de todo, najlepsze z wszystkiego jest alejarse de grandes ciudades, oddalić się od dużych, wielkich, dymiących miast. Están muy contaminados. Które są zadymione. Midę el tiempo al milímetro. Nie wyliczać jakby czasu na milimetry. I por eso las personas que viven entre multitudes siempre están muy nerviosas. Osoby, które żyją wśród grup ludzkich, zawsze mają problemy z nerwami, ze stresem. Para evitar todos estos problemas, żeby jakby eliminować te wszystkie typy problemów, które się pojawiają. Lo mejor es vivir en un entorno rural, en el campo. Najlepiej jest żyć w takim jakimś małym miasteczku, gdzieś na polu, gdzieś na wsi. Disfrutar de la naturaleza, de los árboles. Jakby współżyć z naturą, z drzewami. Beber agua más sabrosa, más limpia. Pić wodę, która jest naturalna, która ma dobry smak, która jest czysta. Respirar un aire limpio. Oddychać czystym powietrzem, które jest czyste. Relajarse. Zrelaksować się. Posible para tiempo de vacaciones, ahora que llega sea bueno, ¿verdad? A więc teraz, drodzy kochani, zbliżają się wakacje i wielu z was ma okazję, żeby po prostu posmakować tego kontaktu z naturą i pojechać gdzieś na malutkie miasteczka, zaszyć się gdzieś w lesie, w leśniczówce, czy w jakimś domu campingowym nad jeziorem. To, drodzy kochani, wam pomoże jakby zrelaksować się, dojść do siebie. Hay que intentar el proceso contrario. Es mejor de la ciudad al campo. Trzeba po prostu próbować przeciwny proces, czyli z miasta przenieść się na wioski. Ya que la vida es más llevadera, más económica. Też również życie jest więcej ekonomiczne, żyć w malutkim miasteczku, jak żyć w wielkim mieście, w wielkiej metropolii. Es mejor ser autosuficiente en cuanto a la comida, si... Jest bardzo dobrze być niezależnym, jeśli chodzi o jedzenie. Mieć własne warzywa, własne owoce i to nam powoli pomoże po prostu zaoszczędzić pewne środki finansowe. Procurarse un pequeño terreno, una pequeña finca. Można sobie po prostu albo wynająć, albo kupić malutki teren, albo jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, malutkie gospodarstwo rolne. Sembrar tus propias verduras. Mieć po prostu własne warzywa, własne owoce. Y así sabes lo que te comes y es más ecológico. I tak dzięki temu po prostu wiecie, co jecie i będzie to dla was również ekonomiczne, drodzy kochani. De esta manera se ahorra dinero en la cesta de la compra. I po prostu zaoszczędzicie dużo, dosyć pieniędzy na tym wszystkim. Bueno. To ja po prostu jakby podsumował to, co powiedział Antoni, a więc Antoni chciał wam przekazać, on mieszka tutaj w bardzo malutkim miasteczku, że i po prostu my tu uprawiamy nasze warzywa, mamy nasze owoce i ja też od siebie bym dodał, że po prostu najlepiej jest mieszkać gdzieś na uboczu, nie w dużych metropoliach, ponieważ duże metropolie są zadymione, jest tam dużo samochodów, dużo fabryk. Tak na uboczu właśnie można mieć własne warzywa, własne owoce i to spowoduje, drodzy kochani, że będziecie mieć życie mniej stresu,
więcej będzie to jedzenie naprawdę naturalne, nie będzie już genetycznie zmanipulowane, nie będą wam manipulować waszych warzyw, waszych owoców i to spowoduje, że będziecie prowadzić tryb życia więcej naturalny. To właśnie jest przekaz od mojego przyjaciela Antoniego i dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.